Mobilizacja elektoratu była największa w tym stuleciu. Według danych PKW otrzymanych z niemal wszystkich komisji wyborczych w głosowaniu mającym wyłonić prezydenta RP na nową kadencję udział wzięło ponad 2/3 uprawnionych do głosowania. Wynik sondażu Exit Poll był dla obu sztabów horrorem. Późniejsze badania dały już nieco światła na wynik wyborów, ale dopiero poranny komunikat Państwowej Komisji Wyborczej rozwiał wątpliwości. Według opublikowanych dzisiaj przed południem jeszcze niepełnych danych, wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda. Chcieliśmy przedstawić Państwu komunikat już dnia 13 lipca, w zasadzie dane z godziny 7:58 i podajemy Państwu informację, tak jak artykuł 81 kodeksu wyborczego stanowi, informacje o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I na podstawie otrzymanych informacji o wynikach głosowania w 27 222 obwodach głosowania z ogólnej liczby 27 231 obwodów, czyli brakuje te 9, o których wspominałem, także liczba obwodów to jest 99,97. Cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów w zakresie liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosły: pan Andrzej Sebastian Duda 10 413 094 głosy. To jest 51,21%. Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 921 219 głosów. To jest 48,79%. Warto podkreślić, że frekwencja wyborcza według tych danych, które otrzymaliśmy z protokołu obwodowych komisji, które zostały wprowadzone do systemu elektronicznego, wynosi 68,12%. Podane przez szefa Państwowej Komisji Wyborczej dane, jak podkreślał sędzia Marciniak, nie były jeszcze kompletne. Wciąż w systemie brakowało niespełna 10 protokołów z komisji pracujących poza terytorium Rzeczpospolitej i na weryfikację czekało kilka dokumentów z kraju. Jednak, jak wskazał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, ilość wyborców i potencjalna liczba oddanych przez nich głosów w ocenie PKW nie będzie miała istotnego wpływu na ostateczny wynik wyborów. Za pewnik zatem należy uznać zwycięstwo Andrzeja Dudy. Już pobieżna analiza mapy wyborczych preferencji Polaków wskazała, że dotychczasowy prezydent Rzeczpospolitej wygrał dzięki głosom mieszkańców 6 województw: łódzkiego, małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Do wygranej przede wszystkim, choć nie tylko, przyczyniły się małe społeczności. Mieszkańcy wsi, miast i miasteczek liczących nie więcej niż 20 000 mieszkańców. W większych miejscowościach, tych liczących od 20 000 do 200 000 mieszkańców, Andrzej Duda uzyskał poparcie mniejsze niż 50%. Statystyka wskazuje, że było to od niespełna 43 do nieco ponad 48%. Duże aglomeracje wskazały Rafała Trzaskowskiego, jednak to poparcie okazało się zbyt małe wobec siły tkwiącej w niewielkich społecznościach.